Praktycznie w każdej pro lidze Yumi jest albo wybanowana, albo jest first pickiem. Ten champion jest aktualnie totalnie OP. Jeżeli ktokolwiek w twoim teamie się nafiduje i usiądzie na nim Yumi, to nagle bije 3 razy więcej obrażeń i nie da się go zabić. Więc tutaj spoko fajna gierka, jak zabizować Yumi i wbić łatwo punkciki. Kocham LeBlanca, kocham Ari, kocham was widzowie, jesteście sweet. Para, taka sztuczka. Bierzesz tego pierwszego, atakujesz, ciągniesz i teraz jest taka lekka podymka z wave'em. Można inaczej stać. Zbiegnie do jednej strony. Trzeba uważać z takimi zagrywkami, bo nie gram crafting potiona. Tutaj tak najbardziej na plus, tak czy siak. Teraz fajnie mam wave'a zastakowanego. Ale mu jeb... Idę autoatak, dyf. A ma TPK? Ma. To trochę ch**nia. Bo ja tego nie spuszuję raczej. Dobra, muszę cofnąć. Szkoda w ch**cie nie umarł. No jest teraz jednak krzywo. Dobra, dopuszczowane, jesteśmy do tyłu. No, z pół levela co najmniej. Jest eko, wyspotowany. 4 na full clearze. Oni tam dają jakiś top, chcą robić. Coś poddymimy. Cyk. Pyk. Tam nic nie, ale do bota w sobie mogę biec. Kurwa, sam tam flashuje i robi jakieś dziwne akcje. Eko, ale I'm on my way, this is good, this is good, this is good. Bicie się. Dobra, go już nie zabiję. Kurczybyk na eko. Zostaw mu to. Ma zajebisty spot wave'a teraz. Zajebiście wyszło. Ale głęboko są, dobra. Ale krzywy autoatak. Dawaj go. Co myśmy? Szle. Trochę tracę wave'ów na midzie, no ale to jest naturalny proces, jak się dominuje. 4 kile. Zajebiście, bo mogę teraz sprzedać pod... Tam, nie muszę je sprzedawać, kupić to. I sobie buty, buty zajebiste, będę szybciej biegał po mapie. Dobra, odpalił tę merkę, to zostawimy go. Flash ku W, nie wiem czy go nie zabija. Chyba by zabrakło troszkę obrażeń, tak mi się wydaje. Miał ignite, to by na pewno siadło. Tak to tak po prostu wiesz, luźna wymiana, nie ma erki. Teraz wait na combo, podejść nie może. Czuję też na jakąś Renatę tu. On teraz będzie chciał coś poddymiać, to go zabijamy. Podaję trochę bliżej, żeby mógł dwa razy W wrzucić. On nie żyje. Podejdzie kiedyś? Jestem gotowy, żeby niego wlecieć i go zabić po prostu. Dobra, paliłem dwa summoner spele, nie wiem czy to było warf, ale denerwował mnie. Masz Heralda? Chodź. Dobra, dzięki, ja spierdalam. Pa, i se zerkował. Spalona, cały czas możemy biegać za nim, go podkurwiać. Z jakiś eko. On palił ghosta? Ghostek, co ty chcesz z tym ghostem zrobić? Jedyne co, to możesz się wyjebać zaraz. Widzę, że ktoś inny się wyjeba. No, to atakujesz go? Super. Dobra, kupujemy Medjaya, bo tej hard stomping game jest. Będziemy taki zbierać teraz. No waka UFF, Ghostek. Rozumiem, że wy nie gracie najlepiej. Wszyscy inni. Ale ja to skeruję. Nie przegrywamy. No to ciekawe. La papaya? Zostaw mnie tą Renatą, widzimy jakimś berserkiem zasranym. Skacz na nią, no skocz na nią! Ale zajebałem głową w ścianę.
Ale Yumi jest OP. A, zdążył mnie jebnąć z autoataku. Ile oni Emera już kupują? Void Savengle? To jest trochę silny. Dobra, czy ja chcę Voida kupować już? Shadow Flame'a jeszcze. Kurde, obawiam się, że... No, zagramy tak na razie. Mam Yumi, więc Rabadon daje bardzo dużo. Rabadon w Voida zagramy. Mam dobre spajki. Ja pierdolę. Z tym najgorszym interem. Jeszcze ten śmieć, kurwa, musi się poddać. Eko? No jeszcze Eko może ghostuje, co? To by dopiero była kombinacja alpejska. Granata w sumie dobry champion strasznie na mnie. Opa. No. Nie wiem, nasz oraz tego zrobić, tego? Natomiast z Realem jakiś shutdown w ogóle. No to było git. Już maciarzem pod tanka trochę problem. No tylko jedyny żyje. Ja pierdolę, ile zostaje w tym gównie jebanym. Muszę na niego mieć totalnie Void Staffa. No zabrakło, trzeba było to flashnąć od razu, ale myślałem, że on tam umrze. Nie się bił na Fame'a? Tak. Normalnie z Boxdelem będziemy się bić w open kategorii. Dobra. To jest zaraz clean up angle. O kurwa, patrz to. O! Dobre bizonie. Chodź. No bo teraz mam Void Staffa. To w ogóle już będzie gitara siema. Dzięki kurczak za suba. Mówię, jak dużo bije. Czemu tutaj u mnie zejdzie? Nie zaatakuje tego. Dobra, gostek. Z czym do ludzi, ja mam Yumi na plecach. No dobre, dobre. Important Bison 36. No teraz dajcie tego Blue Buffa, teraz to będzie Bailando. Teraz można skakać jak małpa. No dlaczego? Może ktoś gdzieś sobie strzekuje coś? Trzeba też pamiętać, że kurwa on może ghostować. Trzeba pod to grać trochę. Bizon, jesteś? Bizon, jesteś? Halo, Bizon! Jesteś? Halo, Bizon! Bizon! Jak dobrze, że Yumi jest w pełni balansowanym ludzikiem. Pozdro YouTube. Ale wiecie co? W międzyczasie, jak już tu jesteście, możecie wejść na mój Instagram.